było organizowane są spontaniczne. Ja myślę, że to jest też w związku z odnalezieniem w dniu 16 lutego 2006 roku rękopisów, maszynopisów oraz fotografii potwierdzających współpracę Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa, pragniemy odnieść się do bieżącej sytuacji. Odnalezienia przez Instytut Pamięci Narodowej w domu wdowy po komunistycznym generale Czesławie Kiszczaku dokumentów, w tym teczki personalnej i teczki pracy tajnego współpracownika Bolek oraz odręcznie napisanego zobowiązania do współpracy podpisanego Lech Wałęsa Bolek, nie tylko oświadcza o agenturalnej działalności byłego prezydenta, ale również o kłamstwach powtarzanych przez lata przez elity III Rzeczypospolitej. Lech Wałęsa był oskarżany o bycie TW Bolkiem i wiele razy temu zaprzeczał. W 2000 roku sąd lustracyjny orzekł, że Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, iż nie był agentem służb PRL. Sąd uznał wówczas, że SB fałszowała akta dotyczące Wałęsy i nie ma jakiegokolwiek dowodu, który potwierdzałby fakt współpracy jako TW Bolek. Mamy nadzieję, że zabezpieczone przez Instytut Pamięci Narodowej dokumenty staną się w końcu krokiem ku prawdzie o okrągłym stole. Mówmy prawdę. Komunizm w Polsce nigdy nie został wykluczony. Po 1989 roku klasa polityczna dogadała się z komunistami, podzieliła wpływami i majątkiem, a także stworzyła chore państwo w postaci III Rzeczypospolitej. Państwo, w którym nasza gospodarka została zniszczona, przemysł rozsprzedany, a obywatel jest traktowany jak, przez instytucje jak przedmiot. Pragniemy zakomunikować, że jako młode pokolenie żądamy prawdy o polskiej transformacji ustrojowej. Nie chcemy żyć w państwie budowanym na kłamstwie, donosach, manipulacji i ciągłych wpływach z dawnego ustroju. W związku z powyższym zwracamy się do prezydenta miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, o zmianę patrona portu lotniczego w Gdańsku-Rębiechowie na osobę, której życiorys nie jest oparty na kłamstwie, a na oddaniu dla swojej ojczyzny. Pan chce jeszcze zdjęcie? Ale stańcie wtedy na tle. Wałęsa popatrz tutaj.